Witam Was, moi drodzy, w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy surówkę, tak jak widzieliście w tytule, krwistą surówkę. Tak będzie wyglądała. Jak zrobiliśmy tą surówkę po raz pierwszy, w zasadzie moja żona ją zrobiła, a ja oczywiście tam pomagałem troszeczkę, coś tam pokroiłem i tak dalej. Mówiłem Wam już kiedyś, że moja żona jest mistrzem surówek, bierze co jest w lodówce i robi wspaniałe surówki, to musiałem. To od razu pomyślałem sobie, że muszę Wam ją pokazać, dlatego że buraczek, który będzie pokrojony w słupeczki, puszcza sok i kapusta pekińska, która jest taka lekko pomarszczona, wspaniale się nim barwi, ale nie tak na czerwono, tylko barwi się nim na takie stróżki tylko są. Naprawdę wygląda to imponująco. Przepyszna surówka, żeby nie było, że jest niedobra, absolutnie. Jest bardzo pyszna i wspaniale wygląda, czasami można by powiedzieć nawet makabrycznie. Więc do dzieła, szybko robimy surówkę i już. Spójrzcie, tak to wygląda. Mam tutaj taką maszynę zagłady. To jest taka tarka, którą kiedyś kupiliśmy, nigdy jej nie używaliśmy, ale okazuje się, że na niej robi się fantastyczne słupeczki. Pokażę Wam też te słupeczki, jak się kroi ręcznie. Mniejsza z tym. O, rukola, zobaczcie. Od pewnego czasu stałem się fanem rukoli, bo się nauczyłem jej jeść. Nie smakowała mi, a teraz mi właśnie drobne ilości w surówce bardzo smakują. Możecie pominąć. No i mamy kapustę pekińską, oczywiście burak, dobry, twardy musi być, żeby nam się dobrze kroił. Cztery mniejsze ogórki kiszone albo większe. Burak jest słodkawy, ogórki są oczywiście kwaśne, będą się neutralizować. No i oczywiście jeszcze ogórek prowadzi nam posmak czosnku i to bardzo dobrze. Zobaczcie, ziarna dyni i tutaj mam oczywiście słonecznik, będziemy je prażyć. Polskie zioła przeważnie bywają u mnie. I tak, mamy jeszcze sos vinaigrette, czyli sos, to jest ocet winny jabłkowy. Tutaj mam, przecież miód, wiadomo, oleju troszkę użyjemy, sól, pieprz i musztardę, jak widzicie tutaj stoi, to będzie przyostrzało nam sos. Tego miodu damy troszkę więcej, żeby znowu zneutralizować kwaśność sosu. Te smaki będą wymieszane, ale też będą się dobrze uzupełniać. No to już szybko robimy. Zrobię sos na początek, żeby się mógł już przegryźć. Wrzucę miód. Muszę łyżką tu wyskrobać. On jest już troszeczkę skrystalizowany, więc popchniemy go drugą łyżką. Wyskrobiemy tutaj dobre dwie łyżki tego miodu. To jest akurat miód lipowy, ale może być wielokwiatowy, jakiś jasny, akacjowy, ciemny, wrzosowy, czy też gryczany, to już w ogóle odpada. Nie byłby dobry smaku. Czyli mamy dwie mocno słodkie łyżki, jedną niezbyt solidną taką łyżkę musztardy, ostrość, gorczyca, gorycz, to właśnie nam zapewni musztarda. Wrzucę tutaj taką łyżkę, no może półtorej, octu winnego. To jest ocet z polskich jabłek, tak jest napisane. Nie jest on zbyt ostry, więc fantastycznie będzie. To jest dobre 3 łyżki oleju. Pieprzu wkręcę. Tak na oko, szybte, na górze łyżeczki, dlatego że musztarda była ostra, to wystarczy. No i na tą ilość, która tu będzie, tych naszych warzyw, myślę, że 1/3 łyżeczki soli wystarczy. Najwyżej się później posoli po wierzchu, ale pamiętajcie, nawet może mniej, ponieważ ogórki są słone. Teraz mając wszystko już, możemy zakręcić. I trzeba naprawdę dobrze to wymieszać, ponieważ pamiętacie, miód nie był zbyt rozpuszczony, więc po pierwsze, jak tak będziemy trzymać, to się ogrzeje wszystko w naszych rękach, no i przede wszystkim wtedy miód się rozpuści, więc chwilę to musi potrwać. Teraz pokroję wszystko, co mi jest potrzebne, już tutaj do salaterki, a dopiero na końcu zrobię buraka. Zobaczcie, kroję kapustę pekińską, tak troszkę ze skosa, żeby kawałki były mniejsze. O, taka jest doskonała. Wszystko za chwilę powędruje do naszej salaterki. No i widzieliście, że tej kapusty była taka ilość, powiedzmy, średniej kapusty połówka, trochę większej 1/3. To wszystko wędruje tutaj. O, możemy trochę nawet dugnieść, dlatego że później jak wymieszamy wszystko, to na pewno trochę siądzie. Odrobina tej rukoli, nie za dużo, grubo siekanej, tak będzie dobrze. Aha, wiem, przecież trzeba już rzucić te ziarenka na patelnię. Zobaczcie, mam taką specjalną, starszą, ale stalową patelnię i właśnie na niej prażę, wtedy nic mi się nie przypala. Wystarczy, że ją dobrze, mocno rozgrzeję i będą lekko zarumienione. A my lecimy dalej, czyli ogórki. Jak je pokroimy? Po prostu drobniutko.
Nie zastanawiajcie się jak. Czujmy tak jak leci, ale drobno. Już wyłączyłem patelnię, bo jest mocno rozgrzana, tam jest grube dno i wystarczy tylko, że kilka razy przerzucę jeszcze i takie uprażenie wystarczy. Zostało nam odrobinę, gdzie ona jest tutaj, odrobinę zieleniny, czyli możemy uciąć, może tak wezmę, o, tyle wystarczy pietruszki. Nie będziemy zagłuszać smaku buraków i wszystkiego innego samą pietruchą, ona jest dosyć mocna, aromatyczna w smaku. Wyrzucamy grube końce. Łapiemy oczywiście garść i szatkujemy. Uważajcie na palce, bo to jest niebezpieczne. O, właśnie się zaciąłem. Holender, muszę iść przykleić plaster. No i jak widzieliście, tak się kończy fifarafowanie, czyli pokazywanie szybko jak się kroi, ojojoj. No ale za mocno przyciągnąłem po nożu, no i tak lekka gaga. Nic się wielkiego nie stało. Dobrze, tyle mi kopru starczy. Teraz bardziej ostrożnie podejdziemy do tematu. W porządku, nie musi być zbyt drobno. O, tutaj się zacząłem przyciągając palcem po nożu. No ale jaki kucharz się nigdy nie zaciął. Mam już tu ziarenka. Zobaczcie, pięknie ubrażone. Mogę tu sypać. Spójrzcie, gdybyście nie mieli takiego piekielnego urządzenia, jak ja tu mam, to możecie delikatnie w plasterki albo na szatkownicy grubszej podzielić tego buraka i po prostu takie słupeczki będą nam potrzebne. Zobaczcie, jak to fajnie mi wyszło. Przy odrobinie wprawy naprawdę nie problem, ale ja mam piekielną maszynerię, na której zaraz będziemy ciąć sobie tego buraka i automatycznie dostanę ten sam efekt. O, ten jeszcze. Oczywiście przypominam wam, że burak jest surowy. Zobaczcie, kładę go tu. Na razie można jeszcze rękoma, ale trzeba bardzo uważać, bo będę miał drugą gagę zaraz. Użyję uchwytu. Zobaczcie, jakie czary. Proszę bardzo, jeszcze drobniejsza kostka niż moja. Takie paseczki, poszatkowane słupeczki, bardzo, bardzo drobniusie. No, nie muszą takie być, ale może będą fajniejsze w spożywaniu, gdyż nie będą nam zbyt mocno chrupały. Wszystkie składowe są już gotowe. No i co? Miód się na pewno już rozpuścił, widzę. No to zalewamy sosem słodko-kwaśnym na bazie octu winnego. Sos jest gęsty, będzie dobrze współpracował z naszą surówką. Na razie łyżką to wzruszę, ale po to jeszcze zostawiłem sobie rękawiczki, żebym mógł delikatnie wymieszać surówkę ręcznie. Bo dlaczego nie? Po co łyżkami? Żeby wlatywało mi tu, wyskakiwało, żebym musiał to robić... Oj, tak mi wylatuje. Żebym to musiał robić długo. Moi drodzy, zadanie wykonane. Tak wygląda nasza krwista surówka z buraczkiem czerwonym. Już wam daję zbliżenie takie, żebyście mogli zobaczyć faktycznie, że to, co mówiłem na początku, jest całkowitą prawdą. Trochę groźnie. I tak oto szybko i na temat zrobiliśmy bardzo fajną surówkę, którą możecie użyć na różne sposoby. Na przykład możecie z niej zrobić przystawkę przed obiadem, przed posiłkiem. Też się fajnie chrupie, tam te ziarenka, no i kapusta pekińska. Wszystko jest naprawdę cudownie. No i oczywiście ja podaję dzisiaj to na obiad. Akurat dzisiaj mamy sandacza z białym ryżem. No to wiecie, że to wszystko idealnie pasuje do ryby. No i tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Aha, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie co tydzień mieć jakiś fajny przepis. W każdą środę się spotykamy na moim kanale. Ten rok, jak mówiłem, już upływa pod sałatkami, surówkami, ale trafią się też inne fajne rzeczy. Środa gotuje, tak ma być. Cześć.